Witam Państwa serdecznie w kultowej sali BHP, sali, w której 34 lata temu podpisano porozumienia gdańskie, sali, która dzisiaj jest własnością Solidarności. Mówię to i podkreślam tak z całą mocą, bo tutaj nieopodal ta wielka rdzawa bryła, która troszkę przyćmiewa ten majestat Trzech Krzyży, które przedtem górowały nad tym placem. Europejskie Centrum Solidarności ma być miejscem poświęconym Solidarności. W tej ponurej, rdzawej budzie mają opowiadać o jednym z największych wydarzeń dla Polski, dla Europy, o Solidarności, której dzisiaj ten okres przed stanem wojennym, kiedy próbowano ją zabić, nazywamy Festiwalem Solidarności. No, pięknym, wspaniałym wydarzeniu w zardzewiałej konstrukcji, która dla każdego stoczniowca musi się kojarzyć z zaniedbaną, porzuconą kupą złomu. W żadnej stoczni produkcyjnej nie ma prawa znaleźć się rdzewiejąca blacha. W stoczni, zanim rozpocznie się proces produkcyjny, blacha jest poddawana obróbce wstępnej konserwacji, pomalowana i potem już przez wiele lat nie ma prawa zardzewieć. Więc zardzewiała jakaś struktura to jest ewidentny element porzucenia przez wiele lat i zaniedbania. Stąd dla każdego stoczniowca widok tego obiektu musi wywoływać raczej przykre skojarzenia, a nie radosne. No daj Boże, żeby potrafiono wypełnić tą przestrzeń jakimś duchem Solidarności, w co nie bardzo mi chce się wierzyć, ale daj Boże. Natomiast dzisiaj, w przededniu tych wielkich uroczystości, ja mówię wielkich uroczystości, bo dla mnie gdynianina wielkim wydarzeniem będzie jutrzejsze odsłonięcie pomnika prałata Hilarego Jastaka. Tak jak gdańszczanie, nie tylko gdańszczanie, wszyscy, cała Polska, ukochaliśmy prałata Jankowskiego. Tak w Gdyni, taką wielką postacią, królem Kaszubów był ksiądz prałat Hilary Jastak i w dniu jutrzejszym będzie odsłonięcie jego pomnika w Gdyni na Władysława IV, w bardzo takim ruchliwym, atrakcyjnym miejscu stanie jego pomnik. Informuję o tym. Ja wiem, że tych różnych zdarzeń, wydarzeń jest tak wiele, że również dzisiaj przyszli ci najwierniejsi z wiernych, więc za to z tego się ogromnie cieszę. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj. To dzisiejsze nasze spotkanie, koncert jest jakby pewną kontynuacją tej konferencji współorganizowanej przez Zespół Obrony Ideałów Solidarności, Parlamentarny Zespół Obrony Ideałów Solidarności, którego jestem szefem. Ta konferencja odbyła się tu we wtorek. Koncert jakby wieńczący, na koncert wieńczący zaprosiłem na dzień dzisiejszy. Witam Was serdecznie, cieszę się, że tu jesteście. W tej chwili pozwólcie, że już powiem kilka słów o głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania. Pawła Piekarczyka poznałem na imieninach u Janka Pietrzaka, gdzie śpiewał parę piosenek. Podarował mi tam swoją płytę Niepokorny Oszołom. Tam u Janka i później na koncercie, na który się nieśpiesznie wybrałem, słuchałem jego piosenek i przyznam, nie ukrywam, zafascynowała mnie jego twórczość, jakby ożyły we mnie wspomnienia z dawnych lat. Wrócił ten duch bardów z okresu stanu wojennego, ale śpiewającego o problemach współczesnych, o naszej dzisiejszej rzeczywistości. Stąd uznałem, że jak najbardziej celowe, właściwe, dobre byłoby, żeby to nasze święto tutaj Solidarności w Gdańsku bogacić jego obecnością, jego koncertem. Tak zastanawiam się, jak najkrócej i najcelniej scharakteryzować jego osobę. Sam mówi o sobie praktykujący matematyk niepoprawny politycznie. Niepoprawny politycznie, a przez kilkanaście lat prowadził biuro znakomitego, świętej pamięci senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Myślę, że już sam ten fakt daje znakomitą
rekomendacje, jeśli wzbudził zaufanie, czy te, między tego rodzaju osobami była jakaś więź, współpraca i zaufanie. Z tym większą radością i satysfakcją witamy tutaj go wśród nas. Już w tej chwili nie będę dalej przynudzał. Zapraszam serdecznie na scenę i proszę, witamy Pawła Pikarczyka, praktykującego matematyka, niepoprawnego politycznie, dumnego oszołoma. Dobry wieczór Państwu. Ja od 20 kilku lat w życiu zajmuję się uczeniem matematyki. W związku z tym nauczyłem się poprawiać swoich przedmówców i korygować to, co powiedzieli nie tak. I od tego zacznę. Otóż głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru i koncertu jest solidarność. Ja tylko przyszedłem trochę pośpiewać, bo solidarność jest młodsza ode mnie o jakieś 13 lat, bo ja jestem 67 rocznik i taki chłopak z Warszawy, mieszkałem sobie wtedy na Ursynowie, nawet nie wiecie Państwo, ile radości i takiej pozytywnej ciekawości zrodziło się w tym 13-letnim czy tam 14-letnim chłopaku. Potem chodziłem do takiej szkoły średniej, że po drugiej stronie ulicy była Politechnika i był strajk o Hebdę. Także jestem pod tym względem jakoś wykształcony. Naprzeciwko była prokuratura wojskowa i tam zresztą w czasie naszych lekcji kiedyś przywieziono niejakiego Wałęsę Lecha do prokuratury wojskowej. Myśmy oczywiście wszyscy tam poszli to obejrzeć. No potem różne rzeczy się okazały oczywiście, ale ta solidarność była dla mnie zawsze bardzo ważna. A to, co Państwu dzisiaj zaśpiewam, to będą piosenki w dużej mierze współczesne. Trochę odnoszące się do historii, trochę opisujące historię, ale współczesne. Ale myślę, że... Znaczy bardzo bym chciał, żeby ktoś kiedyś o nich mógł powiedzieć, że one są napisane i śpiewane w takim duchu, który wtedy też by się odnalazł i sprawdził. Zacznę zaraz po nastrojeniu gitary od takiego Invocatio Patriae mojego osobistego. Piosenka nosi tytuł Moja Niepodległa, a pomysł na zaczynanie koncertu od Invocatio Patriae zaczerpnąłem od niejakiego Mickiewicza Adama. To ten, który właśnie w tej chwili wylatuje z programów szkolnych. Jak rozumiem, uchwale nowoczesnej Europy. Pokazać nagą i bezbronną,
ocie wszelkiej na uciechę. Wolno twe dzieci kłamstwem mamić, lać im nienawiści znieprawiać, mędrców szyderczo zwać głupcami, pajaców na cokołach stawiać. I nie zrozumie, kto cię nie zna, co znaczy niszczyć twoją pamięć, co znaczy wolność twą okiełznać, w to, co najświętsze cisnąć kamień. Dostrzeż swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna. I tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja krucha, niepodległa. Dostrzeż swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna. I tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja ty krucha. Patrię wypada się przedstawić, to teraz piosenka Dumny oszołom, nie niepoprawny oszołom, tylko Dumny oszołom, bo też jest również pewnie w jakimś sensie niepoprawny. Ale tak naprawdę to pewnie niepoprawni są ci, którzy uważają, że to jest niepoprawne. Delikatnie mówiąc, w nosie mam wyborczej każde słowo. Książki Grossa, film po kłosie, pisali olejnikową. W nosie mam dewiantów wszystkich, zwłaszcza pojujących homo i wrzaskliwe feministki, bo są brzydkie, jak wiadomo. Bije w ton antysowiecki i powstrzymać mnie nie sposób, a do tego ksiądz Boniecki w moim domu nie ma głosu. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, nie lemingiem durnowatym. Choć mas media plotą bzdury, nie mam żadnych wątpliwości co do wpływów agentury i do Polka tożsamości. A że sam nie byłem wtyką i nie brałem co nie moje, gardząc łotrów sofistyką, czwartej RP się nie boję. Nawet o raporcie maku śmiem powiedzieć, to są kpiny. Spraw fizyki i z Polaków towarzyszki anodiny. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, nie lemingiem durnowatym. Słychać, jak postkomuniści rozprawiają w egzaltacji o języku nienawiści i zasadach demokracji. Zwłaszcza jedna rzecz mnie złości, estetycznie budząc sprzeciw, że granice dla wolności kreślą stalinowców dzieci. Urzędnicy zamordyzmu zawsze wrogów kneblowali, dziś nabiera cech faszyzmu przymusowy liberalizm. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, nie lemingiem durnowatym. Zlewam antyklerykałów i ich pseudofilozofię, czyli zlepki drdymałów, co wpędzają mózg w atrofię. Zlewam salonowych chamów, którzy szydzą z katolików, dość mam lewackiego chłamu płynącego z odbiorników. Wołam, trzeba kraj posprzątać, mając wszelkie zło w pogardzie, bo od bankowego konta Polska mnie bardziej. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, nie lemingiem durnowatym. Jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, nie lemingiem durnowatym.
Teraz zaśpiewam kilka piosenek, które chciałbym poświęcić największemu problemowi, jaki w tej chwili mamy w naszym życiu. Ten problem ma kilkanaście milionów kilometrów kwadratowych i leży na wschód od nas. Chodzi mi o Federację Rosyjską. Oczywiście nie mylić z Rosją, bo Rosja to jest taki mały kraj gdzieś na północ od Ukrainy, na południe od Finlandii, na wschód od Pribałtyków i Białorusi i na zachód od Uralu. Reszta jest zajęta, podbita, czy Bóg wie jak tam, w każdym razie nazywanie ich Rosjanami obraża ich po prostu. A ta Federacja Rosyjska robi co robi. Najpierw parę lat temu zdecydowała się wymordować wszystkich Czeczeńców, potem próbowała to samo zrobić z Gruzinami, teraz chce mordować Ukraińców, bo taka jest. A ja mam taki honor, taką przyjemność, a może nieprzyjemność, że kilka lat temu, jak robiłem mój pierwszy program, to się nazywał Portret III Rzeczpospolitej, który miał jeszcze za czasów budowania czwartej jakoś przypomnieć ludziom, czym była III Rzeczpospolita i zniechęcić ich do wracania do trzeciej. Zaśpiewałem wtedy na płycie taką piosenkę jako pewnego rodzaju wspomnienie. A teraz posłuchajcie jej zupełnie jakby była dzisiejsza. Sen koszmarny pod powiekami zagościł. Sen, co wszystkich śmiertelnym strachem poniża. Komunikaty dla ludności przeżegnał wojska gleb znakiem krzyża. Prędzej, prędzej Moskal się zbliża. Hajda, 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 hajda. Hajda, 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 hajda. Dzwony dzwonią, huczą od modlitw kościoły. Bóg jest z nami. Nieszczęście go do nas przybliża. Tajne depesze wysyła Belweder do Waszyngtonu, Londynu, Paryża. Prędzej, prędzej Moskal się zbliża. Hajda, 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 hajda. Ciągnął, ciągnął na wschód wojsk korowody. Nikt nie śpiewa. Wojenko, cóżeś za pani. W rozklekotanych ciężarówkach chłopcy przez strachem malowani. Prędzej, prędzej Moskal u granic. Hajda, 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 hajda. Hajda, 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 hajda. Sen koszmarny rankiem spod powiek ucieka. Co za ulga. Otwieram oczy w zdziwieniu. Za oknem ciszy rozlewista rzeka, lecz jeszcze słyszę w sennym oddaleniu, jak Borys jedzie ludzi przy goleniu. Walcz, walcz, sąsiedzie, my wierzymy, że
że ci się powiedzie. Walcz, 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 narodzie, z przyjaciół na zachodzie. Walcz, 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 sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiedzie. Walcz, 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 narodzie, z przyjaciół. Zwłaszcza dziś nas łączy wiele Ukraińcy. Przyjaciele, to wspaniale, że pragniecie żyć w naprawdę wolnym świecie. Walcz, 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 sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiecie. Walcz, 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 narodzie, nasz przyjaciółku. Chcę być wolną Ukraina, jak najdalej od Putina. Zrozumiała to podstawa, więc poparcie śle Warszawa. Walcz, 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 sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiecie. Walcz, 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 narodzie, nasz przyjaciół na zachodzie. Walcz, 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 sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiecie. Walcz, 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 narodzie, przyjaciółku. Demonstracji w święto niepodległości 2013 roku spalona została budka strażnicza przy tylnym wejściu do ambasady Federacji Rosyjskiej. Buda ruska! Czy wciąż ich pamiętacie, ludzka pamięć krótka, o tych, których zabili bezwzględni żołdacy? Czemu więc ma mnie rozgrzać wasza mała budka, co od prowokatora spaliła się racy? Wobec tej budki Anna Politkowska dumna, zabita strzałem w windzie z wiadomej przyczyny, wyrasta na chrosa, szlachetna, rozumna. Wraz z jej śmiercią miał tyran dar na urodziny. Aleksander Litwinienko otruty polonem, wychudzony, bez włosów, nękany mdłościami. Czym jest przy jego śmierci drewno nadpalone i najęte łobuzy z sztucznymi ogniami? Wy z tej budki robicie sobie trampolinę dla swych karier, pyskówek. Czy granic nie znacie? Za to wiecie, jak robić do złych gierek minę, choć z duszą na ramieniu, o ile ją macie. Jądar Bijew zabity i starowojtowa, jakiś port niszowy tylko wspomni czasem, z racji rocznicy śmierci ich niezłomne słowa. Państwo bez opozycji nie jest wolnym państwem, albo paru straceńców wściekłych na ten nierząd. Wspomni ich kariery własne mając za nic. I wciąż jest kilka osób, które święcie wierzą, że ból jest niepodzielny, a śmierć nie ma granic. Przez lata, przyzwalając na zło i na ucisk, człowiek stał się jak ślepiec, który tak się załgał, tak się był uzależnił od medialnych trucizn, że chce wyłupić oczy, gdy zbliża się prawda. Jest bardzo wiele powodów, dla których dzisiaj wspominam sprawy rosyjskie, ukraińskie. Jednym z nich, co dzisiaj chcę szczególnie głęboko przypomnieć, jest to, że gdyby narody Europy Wschodniej postępowały w myśl przesłania do narodów Europy Wschodniej,
które zostało zgłoszone, które zostało pokazane podczas pierwszego zjazdu Solidarności w Olinii, gdyby postępowały w tym duchu, nie byłoby tego, co jest dzisiaj. O ile pamiętam, to przesłanie do narodów Europy Wschodniej było prezentowane przez Wojciecha Lesockiego. Warto wspomnieć tego odważnego człowieka, on już nie żyje, mieszkał w Chicago przez wiele lat. W każdym razie to, że... Chciałem jeszcze wspomnieć dzisiaj jedną tegoroczną rocznicę, mianowicie rok 1994, kiedy to Federacja Rosyjska najpierw uznała niepodległość Czeczenii, a potem do niej weszła. Potem przegrała z nią wojnę, chociaż Czeczenia jest wielkości niedużego polskiego województwa, to taki malutki kraik, a Czeczenów jest, było w sumie tam 1 300 000 głów. Teraz zostało około 800 tysięcy, reszta została po prostu wymordowana, bo w tym czasie Czeczeni w Czeczenii mieli się mniej więcej tak, jak Żydzi w Generalnej Guberni. To żadna przesada. I chciałem tym Czeczenom zadedykować piosenkę, którą teraz zaśpiewam, 20 lat po rozpoczęciu I wojny czeczeńskiej. Niezależnie od tego, co się tam dzieje w tej chwili i co w tej chwili myślimy o tym, co współcześni Czeczeni robią, ale pamiętajmy o tym, że Czeczeni to jest taki naród, w którym ze względu na rosyjską interwencję ludzie, którzy mają 30 lat, nigdy nie chodzili do żadnej szkoły. To są ludzie, którzy jako 10-latkowie zostali ogarnięci wojną i to im zostało do dzisiaj. Akurat my, Polacy, w duchu Solidarności bardzo im pomagaliśmy, ale byliśmy, jak na zachodnią Europę, niezwykle wyjątkowi. Potrafimy zaszlochać, kiedy bity jest pies przez brudnego, wściekłego sąsiada, ale żadnych prawdziwych nie wytoczy nam łez obcych ludzi nieludzka zagłada. Ulicami Groznego jadą czołgi, a my wciąż wierzymy w imperium agonię. Lecz na wschodzie zbyt krótkie o wolności są sny i okrutny wolności jest koniec. Jak potępić i poprzeć, to powstanie ten bunt, myślą siwi od trosk dyplomaci. Zginie naród, nie szkodzi, pokój z Rosją to grunt, dla pokoju się wszystko opłaci. Na ulicach Groznego Kalin ostrą ma broń, aby rozwój zrozumiał i czeka. Czy dopiero gdy lufy pysk się oprze o skroń, pogwałcone są prawa człowieka.
1998 roku miałem honor śpiewać tę piosenkę przed prezydentem Czeczenii, panem Aslanem Maschadowym, który przyjechał do Polski na zaproszenie senatora Zbigniewa Romaszewskiego, świętej pamięci, już w tej chwili na trzecią Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka. Podobno potem było to puszczane w czeczeńskiej telewizji, póki to jeszcze istniało. To nie jest tylko smaku kwestia, idąc z postępem ramię w ramię. Trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba historię lat niedawnych badać z odwagą dociekliwą, bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Trzeba ustalić sprawców zbrodni z lat marksistowskiej zawieruchy, bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Trzeba komunizm też rozliczyć, lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Moje klocki. Piosenka, którą chciałbym, zwłaszcza z tego miejsca i zwłaszcza dzisiaj, zadedykować Państwu Zofii Zbigniewowi Romaszewskiej. To są ci ludzie, którzy jakoś przez PRL i przez III Rzeczpospolitą przenieśli etos polskiego inteligenta, etos służby publicznej, etos Solidarności. A ani PRL, ani III Rzeczpospolita nie premiowały takich postaw. W związku z tym mają ode mnie piosenkę. Klocki moje, moje zabawki, tyle lat jesteście ze mną, nawet gdy zbijam manatki, wiem, że was mam w nich na pewno.
Pierwsze klocki, w które chciałbym od dzieciństwa już się bawić, w żadnej dziwnej sytuacji nie pozwolą się ustawić. Nawet nie wiem, czy to dobrze, nawet nie wiem, czy to racja. Nasze życie wszak to jedna wielka dziwna sytuacja. Odkąd czas pamięcią sięgam, choć czas może, abym przestał. Zawsze władza robotników wypychała na piedestał. A w to moje klocki durne nie chcą się wpasować wcale. Nie chcą być klockami władzy, ni cegłami w piedestale. Zabawki moje, moje klocki, pudła pełne naiwności wszelkiej, problemy robią z byle błahostki, w dobre imię jakiejś prawdy świętej. Już od lat im mówię, patrzcie, prawda to jak mało która, że kolejnym polskim świętym stał się dzisiaj święty Dular. Więc czas może przymknąć oczy, czas się bawić pierdołami. Może wreszcie pożyjemy ze świętymi dolarami. Lecz to jakoś nie wystarcza wszystkim mym zabawkom głupim. Jeszcze mi przypominają, że je za złotówki kupił. Ciągle mi przypominają moje własne dziwne słowa, że nie dolar tu zwycięży, ale prawda i odnowa. Zabawki moje, moje klocki, naiwne tak, aż nie wiem jak. Wciąż i wciąż kazą mi walczyć, wciąż i wciąż nadstawiać kark. Skoro ciągle chcesz jawności i odnowy, no to napisz całą prawdę o mniejszości narodowej. Może znowu się narazisz, ale napisz to bez skrywy. O mniejszości narodowej, ludzi światłych i uczciwych. Jakie chamstwo wojujące spycha ciągle na margines, że już nawet nie wiadomo, co jest skutkiem, co przyczyną. Czy wyłącznie wredny system tak rozplenił nam to draństwo, że powstaje aż dylemat, jak budować z chamstwa państwo. Klocki moje, moje zabawki, do sierocińca wam jeszcze nie czas. Żyjemy jeszcze, wierzymy w bajki, więc chyba jeszcze jest po co grać. Piosenka na 30-lecie wolnych związków zawodowych, dedykowana, co oczywiste, świętej pamięci panie Annie Walentynowicz, bo jakoś tak strasznie jej brakuje. Kto już wolności doczekał, niechaj obejrzy się w tył i z perspektywy trzech dekad powiem, czy o to się bił. Kto życie rzucał na szale, zawsze zachować mógł twarz. Kto pokonywał nienawiść, gdy wokół nędza i strach. Chciał związków, biorąc komunę na cel. W Gdańsku, Wrocławiu, na Śląsku pękał jak dzban PRL. Kto potem wstydzić się musiał, gdy w Rosji padł sierp i młot, za trzecią RP i kapusi, co ponoć skakał przez płot. Jedni słuchają wyroczni kłamców, lewaków i hien, a innym milszym i stoczni, gdzie Polski ziścił się sen. W kraju nadziei nie
lecz walczyć trzeba wciąż jeszcze. Tylko czy siła jest w nas? Ursuski czerwiec 1976 roku. O złożoności czynników, które pozwolą osiągnąć cel, mówił w wieczornym dzienniku premier rządu PRL. I chociaż o podwyżkach informacja nie padła wprost, robotnicze środowiska postanowiły powiedzieć: dość. Napisana w nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1981 roku po raz podczas strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Ten strajk 3 grudnia był spacyfikowany desantem z helikoptera.
Ja jako to 13 czy 14-letnie chłopie stałem po drugiej stronie placu pod tą, pod halą marymąską i patrzyłem na to. Kapelanem strajku był młody, nieznany wtedy nikomu, żoliborski kapłan, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wszedł przez okno. Znaczy, ksiądz proboszcz go wysłał, powiedział, jak tam strajkują, to może potrzebują księdza. Przeszedł normalnie z Panem Jezusem przez kordon ZOMO, bo to w końcu chłopcy ze wsi tego przepuścili. No i byłem tam, spowiadał, odprawił mszę. A teraz posłuchajcie, co grało w duszy pod chorążem pożarnictwa wtedy, w grudniu 81 roku. Kiedy młodość jak potok wartki rwie, szczytne cele i marzenia będą prym. Jak miejsce swoje znaleźć i gdzie, mając niewiele tak w życiu tym. Jak równać mam do najlepszych dziś, jak budować wolną Polskę mam. Gdy boję się nawet sam przez miasto iść i w czasach niepewnych wciąż trwam. W czasach, gdy gary świecą pustkami, ludzie się trzęsą w bezsilnym gniewie, gdy mamy dość siły, by ruszyć ustami i krzyk protestu wydobyć z siebie. Jak równać mam do najlepszych dziś, jak budować wolną Polskę mam, gdy boję się nawet sam przez miasto iść i w czasach niepewnych wciąż trwam. Milicja nas ciągle straszy pałkami, a góra się tylko drapie po głowie. W Polsce już wielu zrobiono błaznami, kolej już na was, mości panowie. Jak równać mam do najlepszych dziś, jak budować wolną Polskę mam, gdy boję się nawet sam przez miasto iść i w czasach niepewnych wciąż trwam. Zaparkowały suki przed szkołą, wypluły z wnętrza niebieską masę, która zaczęła oblegać nas w koło, trzymając długie pały za pasem. Jak równać mam do najlepszych dziś, jak budować wolną Polskę mam, gdy boję się nawet sam przez miasto iść i w czasach niepewnych wciąż trwam. Nie damy się gnębić pod chorążowie, zrobimy porządek we własnych murach. Taki porządek, że Polska się dowie, co mogą chłopcy w czarnych mundurach. Jak równać mam do najlepszych dziś, jak budować wolną Polskę mam, gdy boję się nawet sam przez miasto iść i w czasach niepewnych wciąż trwam. Jak równać mam do najlepszych dziś, jak budować wolną Polskę mam. Już wiem, trzeba tylko z prawdą zgodnie żyć, a prawda drogę pokaże nam. Warto powiedzieć taką rzecz, że kim jest strażacki podchorąży? To taki 19-latek czy 20-latek, który się niczego nie boi, który może wejść do płonącego budynku, który marzy o tym, żeby móc wejść do płonącego budynku, żeby malować, żeby ratować życie i zmienie bliźnich. Uczę ich od ponad 10 lat matematyki. Oni naprawdę robią to z romantycznych powodów. Co byście nie myśleli o dzisiejszej młodzieży? Jeżeli tacy ludzie są skłonni przyznać, że się czegoś boją, na przykład chodzić po ulicy, to niech to dla wszystkich Państwa będzie jakimś przyczynkiem do oceny historii PRL-u. PRL to było takie miejsce, w którym strażacy podchorąży w czasie strajku, po wyrażeniu swojej opinii, bali się chodzić po ulicy. Thank you.
Zapominamy dzisiaj zbyt łatwo mroczną epokę czerwonej pluchy z rozchybotaną ojczyzny tratwą na oceanie kułaków kuchych. Zapominamy, że wiosna praska, że polskie grudnie, że chleb ze smalcem i tylko płomień w kominku trzaska, jak naszych ojców łamane palce. Niepamięć głupców mieszka w nas, rozpuszcza mózg mas mediów kwas, źrenicę mgłą zasnuwa, by ocenzurować nasze sny, gdy obudzimy się ze snu. Znów może nam zabraknąć tchu, przeklniemy pierwszy tłumiąc szok, fałszywy esedowski krok. Zapominamy świat pustych sklepów, nocnych kolejek, życia na kartki, zbrodniczy finał polskiego nepu spływa w minione z wypiciem ćwiartki. Komuna miała ponoć sukcesy, praca dla wszystkich, darmowa nauka, internowanie leczyło stresy, ustroju strzegła ludowa pałka. Nie będziemy pamiętać, to nasze życie będzie wyglądać tak. Za Tuska gorzej. Śpijcie grzecznie, ofiary ZOMO. Wietrzyk liście wam z grobów wygrabi. Śpijcie dobrze, przecież wiadomo. Nikt nie strzelał, nikt was nie zabił. Chłopcy z dwójka, Gdańska, Szczecina, niebo chłodną mrzawką was święci. Płynie polską kiepska nowina, a jej nazwa czas niepamięci. Targać blizny frazą czy zwrotką, nie ma winnych, ten fakt dziś truizmem. Dawno temu tak dumnie, tak słodko umierało się za ojczyznę. Śpijcie, jeszcze upłynie lat więcej, czas wymiesza ofiary oprawców i w zaduszki złożymy wieńce pod pomnikiem nieznanych sprawców. Co znaczy radość?
on wojenny stan, o wujku pamięć zanika. Teraz się liczy pieniądz pan. Nie było Grzesia Przemyka. Po Europie prowadzi nas bezideowa klasa. Wciąż trwa dla Polski niedobry czas. Nie było Staszka Pyjasa. Po szkodzie Polak mądry jest mądrością narodu przysłowia. Znów przechodzimy wolności test. Nie było ścieżek zdrowia. Ale przypomnieć chciałbym tym, co się już Boga nie boją, że w majestacie wielkim swym pod stocznią trzy krzyże stoją. Życie przemija, płynie czas, kolejne idą święta. Kto w takiej chwili pośród nas ofiary ojców pamięta? Od nas zależy, czy kraj będzie nasz i co się w nim jeszcze wydarzy. Czy pozwolimy pluć sobie w twarz? A może nie mamy już twarzy? Komunizmie. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną, gdzie
za kilka dziesięcioleci powstój tysiące ofiar pochłoną starych i młodych kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie. I to jest prawda. Piosenka, którą chciałbym Państwu teraz zaśpiewać, może nie jest najbardziej akurat dla Was. Może nie Wy powinniście bezpośrednio ją usłyszeć, ale przyjmijcie ją jako materiał do refleksji. Szliśmy na całość, dokoła sierpienia w sercach śmiałość, w dali zielone światło wolności, wóz albo przewóz, rzucone kości. I triumfalny wokół dźwięk dzwonów. Ludzie, nas było 10 milionów, a tu raz i dwa i trzy. Skończone sny. Gdzie jest ten tłum pełen siły i wiary, co śmiało szedł przeciw kłamstwu i złu? Smutny stał się i szary, zwinął swoje sztandary. Ktoś krzyknął w tłumie głosem ochoczym: na barykady lud roboczy. Cośmy zdobyli, nie wolno stracić, więc kujmy kosy, bracia rodacy. Był też róg złoty i białe konie, i racja była po naszej stronie. A tu raz i dwa i trzy. Skończone sny. Gdzie jest ten tłum pełen siły i wiary, co śmiało szedł przeciw kłamstwu i złu? Smutny stał się i szary, zwinął swoje sztandary. Nagle ktoś w tłumie pomieszał szyki, a potem zima i koksowniki, chwilę rozpaczy i zamieszania, i tłum więzionych za przekonania. Kto dziś uwierzy w tę śpiewkę rzewną, że ten tłum siedzi dzisiaj przede mną? Gdzie jest ten tłum? Kosy, bracia rodacy, był też róg złoty i białe konie. Proszę Państwa, jeżeli czegoś, to mówię to stąd, do jasnej cholery nie zrobimy z tą władzą, to będziemy ostatnim pokoleniem, które tę frazę rozumie. Ale nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę. Nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego czym jest czytanie lektur we fragmentach. Bardzo ładnie to narysował Mirek Andrzejewski kiedyś w Gazecie Polskiej. Czytanie lektur we fragmentach to, no, stał facet, który wrzucał książkę do niszczarki. Teraz będą czytać lektury we fragmentach. Długą listę
mam zastrzeżeń do tych, których strach ogarnął, ale mimo wszystko wierzę w święte słowo solidarność. Etos walki upadł nisko, kto bez słów nadstawi głowę, a ja wierzę mimo wszystko w rację Polski posierpniowej. Pewne jest, że tamta strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Nie powróci noc czerwona. Kryzys na wsi i w przemyśle, powód powódź wódki w domach wielu. Ja wiem dobrze, że to wszystko straszne skutki PRL-u. Handel prawdą za pieniądze, rewia chamstwa i cynizmu. A ja wiem i wciąż tak twierdzę, że to spadek komunizmu. Pewne jest, że tamta strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Nie powróci nos czerwona. Pozwalamy rosnąć murom, znów zdradzono nas o świcie, lecz istnieje rzecz, za którą wielu zapłaciło życiem. Pozostaje ciągle pamięć grudnia dni w obozach karnych i na Boga nic nie złamie nas naprawdę solidarnych. Pewne jest, że tamta strona ludzi prawych nie przechwyci. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Pewne jest, że tamta strona ludzi prawych nie przechwyci. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Komuniści to bandyci. Sarkać na elitę, skoro takie są realia, że kolejny autorytet to bezpieczniak i kanalia, co totalnie się zeszmacił donoszeniem na przyjaciół. Ci strażnicy poprawności w politycznym życiu, którzy zwykli sobie prawa rościć do oceny, kto zasłużył na zaszczyty władzy, a kto jest zbytecznym ciemnogrodem, okazują się de facto zgrają łotrów, co na szkodę naszą grali w niecnym celu. Twardo podporządkowani tajnym służbom PRL-u. Jak więc dziś nie sarkać na nich, kiedy słyszę, że jedynie sąd wyrokiem orzec może o agenturalnej winie. Pod rozwagę daje to, że Judasz też procesu nie miał, a kim był, gdzie cała ziemia. Lecz na naród niestety wciąż te same, jak pamiętam, klepią wciąż autorytety argumenty o agentach, że agenta łatwo zranić, że agenci mają prawa, że lustracja jest do bani i że się nie warto wdawać w rozrachunki z PRL-em i z przemocy aparatem, bowiem zasadniczym celem gospodarka jest, a zatem chroni sąd donosicieli, sprzedawczyków i uboli, z woli tych, co zapomnieli, że to prawda nas wyzwoli. Zdrajcy też wybaczyć można, też go najpierw trzeba poznać. Piosenka, którą śpiewaliśmy z Leszkiem Czajkowskim od połowy 1993 roku. Ta piosenka ma 20 lat, ponad 20 lat. Ja ją teraz Państwu zaśpiewam w brzmieniu sprzed 20 lat, a Państwo mi potem powiecie, jeśli uznacie, które słowo, który wiersz, czy który wers, czy którą myśl należy zmienić.
I Państwo mi potem ewentualnie powiecie, który z kawałków tej piosenki nie pasuje do tej sali Anno Domini 2014. Oni są tam, gdzie swą zaszczytów czuć, lustracji się jak psy kamienia boją, potrafią wszak na wiarę naszą pluć, lecz widział Bóg nie takich już gierojów. Przez lat dziesiątki w nas, że przetrwa ten, kto strój ma niewolnika, że warto jest polubić bicie w twarz, a strzec się trzeba prawdy i barykad. Dziś na powszedni ledwo starcza chleb, a wolność drży przed tępą chamów siłą. Komuna znów podnosi hardo łeb, zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. Raz po raz, takimi jak otwarcie na Europę i piszą wciąż na murach Juderaus, by poznał świat Polaczków złych ciemnotę. Oni trzymają tu gazet blisk, na smyczy ich tak zwana jest kultura, złodziejskie spółki ogromny dają zysk i w zdrowiu trwa esbecka agentura. Dziś na powszedni lek dostarcza chleb, a wolność drży przed tępą chamów siłą. Komuna znów podnosi hardo łeb, zmieniło się tyle, a nic się nie zmieniło. Dziś na powszedni lek dostarcza chleb, a wolność drży przed chamów władzą próżną. Komuna znów podnosi hardo łeb, urwijmy go, nim stanie się za późno. Po czerwonym dywanie mkną panowie i panie ku stoiskom strunkami i z mięsem. Idą singlemi grupy, generały, biskupy, wszyscy, żeby fetować Wałęsę. Rejestruje kamera bufetową premiera. Sprawozdawcy zachwytu nie kryją. Nikt wyliczać nie myśli ludzi, którzy nie przyszli, bo nie mogli, nie chcieli, nie żyją. Służby pełne dyskrecji, nastrój niczym w Wenecji, dzisiaj kręci się głównie ukłony. Potem się je doklei do człowieka z nadziei. Tych straconych, zgubionych, zdradzonych. Sprawdziły się najcięższe opinie krytyki, że film na zamówienie jest Steinbacheryki, że kłamie w żywe oczy z historii Polaków, robiąc aniołów z Niemców, zakowców, łajdaków. Bywa, takiej tendencji są przykłady liczne, lecz czemu to puszczają z anteny publicznej? Jaki cel to nadając w głębi duszy miał? Prezes czyżby chciał pisać, to dziś się von Braun? A może własny serial mu chodzi po głowie z tytułem Nasze matki i nasi ojcowie i pokaże w nim ciesząc swoich zwolenników dzieje rodzin Tulejów, albo olejników. Dzieci resortowe! Ja chciałbym przy okazji tutaj powiedzieć, dobrze, będę teraz mówił o Monice Olejnik, bo to jest tak, że Monika Olejnik zachowała się przyzwoicie. Znaczy, jak tam napadnięto na redakcję wprost, niezależnie od tego, jaki jest mój stosunek do redakcji wprost, nie należy na nią w ten sposób napadać, to Monika Olejnik umiała stanąć w odpowiednim miejscu, powiedziała, tu jednak jestem dziennikarzem i protestuję. Dlaczego o tym mówię? To otóż dlatego, że jeżeli osoba w tym stopniu nieprzyzwoita raz zachowa się przyzwoicie, to należy tę postawę nagrodzić i należy ją pochwalić z nadzieją,
że jeszcze raz zachowa się przyzwoicie. To ja bym wolał mieć do czynienia z przyzwoitą Moniką Olejną. A teraz muzyka będzie pożyczona. Co się stało z naszą klasą, wypasioną i tak liczną, kompetentną, rozwiniętą naszą klasą polityczną? Jeden dzień nie konspirował, ale odszedł gdzieś daleko, chytrze się w pałacu schował i otoczył się bezpieką, i otoczył się bezpieką. Drugi się nawrócił pięknie i najwyższej linii doszedł. Dziś przed księdzem nie uklęknie, lecz przed Niemcem Ruskiem proszę. Trzeci starość konwejbina truje, pluje ściekiem rzuci. Nie wysadzi już Lenina, raczej chętnie go przywróci. Raczej chętnie go przywróci. Legendarny wróg bezpieki mąci w głowach w swym dzienniku, a wąsaty bolek steczki chce pałować robotników. Co się stało z naszą klasą, gdy nadeszły nowe czasy? Ma dziś wszystko łącznie z kasą, ale za to nie ma klasy, a jedynie nie ma pasu. A teraz pośpiewam dalej tak współcześnie, a potem będzie powiem, dlaczego to akurat zaśpiewałem. Znów stara zgraja. No to jest tak, że jeżeli państwo będziecie zeznawać w czasie, w sprawie dzisiejszego niewątpliwie nielegalnego zgromadzenia, to państwo powiedzcie, że tej piosenki, co ja teraz zaśpiewam, nie śpiewałem. Bo jak ja będę zeznawać w czasie dzisiejszego niewątpliwie nielegalnego naszego zgromadzenia, to będę mówił, że jej nie śpiewałem. Wtedy się wszystko będzie zgadzać. A teraz ostrzegam wszystkich tych, którzy zdecydują się zeznać, że jednak ją śpiewały. Jeżeli dojdzie do takiego postępowania, to akta tego postępowania prędzej czy później trafią do zasobów IPN. I wtedy dowiemy się, kto donosił. Znów stara zgraja, szczęśliwym trafem, bez głów, bez planów, co to z rozmachem? To żłobu tłoczy swe tłuste cielska, idzie Platforma Obywatelska. Do sądu złodziej śmiało ucieka, bo wszak korupcja prawem człowieka. Czar PRL-u wraca do formy, wdzięczni jesteśmy członkom z Platformy. Zwrot do dyplomacji to rozdział drugi. Od dziś będziemy świadczyć usługi dla Władimira i dla Angeli. Czas na kolanach iść do Brukseli. Szef MSZ-u ma już kaganiec. Śląski pomoże, weźmie Germaniec. Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa. Wiwat Platforma! Wiwat Europa! Angela z Eriką ręce zaciera, by na wschód ruszyć tropem Führera, a za nią ziomków procesja tłumna. Widać Platforma, piąta kolumna. Za towarzystwa Tuska zdarowie piją Gazpromu oligarchowie. Władimir Putin pijany śpiewa, do ciebie budziec, jak zapryszniewa. Koniec lustracją, koniec rozliczeń, dla konfidentów to koncert życzeń. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci. Viva Platforma i konfidenci. Niech żyje wolność, szpun na wagarach, łbem durnym kręci w dymu oparach. Całkiem bezkarnie ćmiąc porcję zielska. Viva Platforma Obywatelska!
niech żyje miłość, rusza parada, z prośnych pedałów cała gromada gdzi się bezwstydnie wśród publiczności, to dla platformy triumf wolności. Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny, elektoracie, wyborco, a chcesz być sługą Niemca i Ruska, dalej popieraj Hermana Tuska! Teraz będą piosenki, które są bezpośrednio inspirowane zeszłorocznymi, wrześniowymi demonstracjami Solidarności, między innymi w Warszawie. Były takie, prawda? Czy to jeszcze rok wcześniej było, czy to w ostatnim roku? Rok to ostatni, prawda? Tam ludzie nocowali i mam nadzieję, że podobne demonstracje odbędą się tej jesieni i może następnej wiosny i w ogóle, a to było tak, przypominam. Z politycznej praktyki należy się szóstka za sukces nadzwyczajny Donaldinia Tuska. Świat wokół się nie dowierza i przeciera oczy, że udało się naród tak cudnie zjednoczyć. Razem radio maryjnych i gazetopolskich, solidarnych, a także OPZZ-owskich, robotników i chłopów z małych miast i większych, młodych, starych i średnich, niewiasty i mężczyzn. Tysiące serc, tysiące ust złączonych jednym krzykiem, pogonić stąd za Bóg, za dom, tę nieudolną klikę. Ale teraz trzeba dodać, lecz to by było wielkie świństwo wobec Ukraińców. Tu i ówdzie w mediach pluska, że wymienić pora Tuska, lecz na kogo? Na Schetynę, co ma taką kwaśną minę? Może Janusz, może Buzek, dalej ten pociągnie wózek, lecz gdy taki durny naród szansą władzy więcej PR-u, może pora by na stołek wlazł list jakiś, albo wołek, co podchwyciłby ofertę być Rakowskim trzeciej RP. Z wołkiem byłby dopust Boży, w miesiąc wszystko by rozłożył, z lisem zaś niewykluczone, tylko gdzie by wsadził żonę. Ile ciepłych propozycji na rzecznika opozycji. To są, proszę Państwa, pierwszy film z drugiej strony Gazety Polskiej Codziennie. Po prostu uznałem, czytając niektóre z nich, że dawanie im takiego jednodniowego żywota to czyste, żywe marnotrawstwo. Przemysł pogardy nie skutkuje, kiepskie sondaże dziś sprzedaże. Nie widzą rozmaite szuje, że przyjdzie w końcu oddać władzę. Nie ma ucieczki przed krytycem, jak walczyć każdy trud zarębny. Wie ani kucem, ani lisem co zrobić, może stan wojenny. Lub bratnia pomoc, czy udzieli sąsiad, rozporządek tu uczyni, lecz strach. Poprosisz u Angeli, a przyśle siły swe Władimir. Powiedz jak dyskutantów walwa, w platformie pre, na zmiany pora. Lecz na to zmienić by to dla Donalda. Ktoś szepnął cicho na Kaczora. Dla Kaczora.
plakaty, transparenty, wzburzony tłum i gniewne głosy. Wszystkie protestu elementy składają się na hasło dosyć, dosyć powszechnej beznadziei, afer, przekrętów i złodziei, kłamstwa, oszustwa, poniżenia, niszczenia ludzi i sumienia i polityki, co na klęczkach i różnych łajdactw w całych pęczkach po rozpanoszonej partii mafii, przerażającej demografii, łączy się jedna ludzi rzeka. Nie mamy czasu, świat ucieka za wielką zapaść narodową, za brak perspektyw i zły rząd. Czas dziś na jedno polskie słowo, króciutkie staropolskie WOT! Ja tylko mam jedną taką małą wątpliwość. Mianowicie Marcin Wolski nie umiał mi wytłumaczyć, dlaczego słowo WON uważa za staropolskie, ale gdzież będę zmieniał? W dobie ogromnej słów inflacji, gdy zator mediów uwiąd prasy, skleroza sięgła demokracji, ratunkiem stają się bypassy. Zanim organizm zwali zawał, nim to co święte legnie w grobie, potrzebny jest jak świeży kawał w naszym ojczyźnie drugi obieg. W drugim obiegu nie musisz stawać w dwuszeregu i bać się swoich własnych słów, czując, że szef twój to TW. W obiegu drugim nie zjawią niestraszne z telewizji rugi, choć chciałby dalej czyścić rząd, wyrzucić nas dziś nie ma skąd. A wyobraźnia mi podtyka wizję, co wkrótce kraj ogarnie, gdy po komórkach przy orlikach tajne rozplenią się drukarnie. W hipermarketach w porze szczytu nieraz przydarzy się okazja, żeby rozległo się z głośników tu radio Wolna Eurazja. I to się, proszę Państwa, zdarzyło. Jedna z tablic reklamowych w Kielcach zaczęła nadawać napis Tusk dziwka Putina. W drugim obiegu nie będzie miejsca dla lebiegów, miernot, łachudrów, co pod psem, im musi starczyć TVN. Przy odpowiednich pojemnikach tu dzieła Wajdy oraz Kuca, tam książki Grosa i Michnika. Niestraszny Sybir ani kacet na stonek z wronkiem nie zatrwoży, gdy wiadomości o nas pacer, szkło kontaktowe, czas się mnoży. Choć czasem chciałby sobie człowiek wierzyć, tak knując porą nocną, że jeszcze jeden drugi obieg, a potem wyjdzie się na prostą. Teraz chciałbym coś Państwu pośpiewać o bardzo aktualnej, ale bardzo trudnej rzeczy. Na pewno nie wiecie Państwo, jak powinien się zachowywać człowiek postępowy. Teraz Wam powiem, jak się powinien zachowywać człowiek postępowy. Państwo to zapamiętacie i mam nadzieję zastosujecie w najbliższym czasie. Postępowy katolik o wszystkim pamięta, rano budzi wesoło swego konkubenta, zajrzy na lof paradę, potem bez ogródek potępi w jakimś
jakiś medium swojski ciemnogródek. Świętości w wypowiedziach nie będzie oszczędzać. Pochwali satanistę, zobaczy księdza. Zagłosuje jak trzeba, ciesząc się okazją. Za in vitro, aborcją, tudzież eutanazją. Zje kolację z biskupem, chlapnie alkoholi i zaśnie nowoczesny i światły katolik. Genderowy przykład świeci, gdyby zabierać ludziom dzieci, gdy rodzina opresyjna, tradycyjna, religijna i nie dosyć postępowa, zabrać, państwo je wychowa. Gdy ktoś uznać nie potrafi szkolnych lekcji pornografii i chce czasem użyć klapsa, wysłać mu do domu łapsa, niech się dziadki rozwijają, parzą, skrobią, płeć zmieniają. Wszystko fajne, niesłychanie, poza zwykłym wychowaniem. Rozdarły się elity niczym stara ściera, że Kościół w sprawie gender pragnie głosu zabierać, że odwilż śmiela się walczyć z opcją ideową, co podważa rodzinę i tożsamość płciową. Edukację, tradycje i wieków dorobek, gdy człowiek był człowiekiem, a naród narodem. Dziś, gdy dzieło zniszczenia widać jak na dłoni, jakim prawem chce Kościół wszystko to obronić? Ano prawem swej misji, w której zasadniczą rzeczą jest, że wierzący sobie tego życzą. Że być przyczyną nie mogła brzoza, że powód awarii pojawił się spoza, że głos w kokpicie nie był łazika, że żaden raport się nie domyka. Rzecznika rządu ten fakt nie smuci, bo katastrofy nic nie odwróci. No i nie wolno drażnić Putina, tak już mówiono w sprawie Katynia. Wiadomo, ruski śledczy, świetne ma metody, by wydobyć zeznania i zniszczyć dowody. Chociaż już się zdarzało na sądowej sali, że ci, co się przyznali, to odwoływali. Podobnie teraz problem spory się wyłania, gdy w Polsce czarne skrzynki chcą zmienić zeznania. Ich problem, choć rodacy troszeczkę się smucą, że za karę już z Rosji nigdy nie powrócą. Bo przecież wszystko jest jasne, jak jasna cholera, bo to banda pijana siedziała przy sterach i złośliwie rozbiła maszynę dostojną, by przyjaźń polsko-ruska skończyła się wojną. Nie ma żadnych tajemnic. Wszystko wyjaśnione. Wiwat państwo prawa! Taką rzecz domek. Coraz więcej w naszym kraju jest zagadek. Odkrywamy rzeczywistość wciąż boleśniej.
To powiesi się w piwnicy ważny świadek. To znów ekspert umrze nagle i przedwcześnie. A poza tym nic w ojczyźnie się nie dzieje. Tylko głupcy chcą odnaleźć drugie dno. Jeden gada, drugi biada, trzeci śmieje. Przez różowe kontaktowe patrząc szkło. Kto tu miesza, kto nakręca, nie wiadomo. Mamy rzeczy, które dziać się nie powinny. Żadnych afer w końcu tu nie rozliczono. W wielkich zbrodniach nie wskazano żadnych winnych. A poza tym grill od Karpat aż do Grójca. Chociaż wiem, że wielu straszne miewa sny. W snach odwiedza ich seryjny samobójca. No i mówi, patrząc w oczy: ty pier, ty. Jeszcze powiem Państwu jedną rzecz. Nie, dwie, może trzy.
Otóż tą czwartą Rzeczpospolitą to my sobie możemy sami ustanowić przy pomocy kartki wyborczej. Niedługo. Tylko musicie Państwo, ja się znam, jestem matematyk, to pan przewodniczący mówił. Jestem matematyk, w związku z tym znam się na statystyce, a w związku z tym na czytaniu wyników wyborów. Jeżeli każdy z Państwa, kto zagłosował przyzwoicie, a mówię przyzwoicie nie dlatego, wyłącznie dlatego, że uważam, że różnica między trzecią i czwartą Rzeczpospolitą to jest różnica między przyzwoitością i nieprzyzwoitością. Czyli każdy z Państwa, kto zagłosował przyzwoicie w poprzednich wyborach, przekona jedną osobę, dokładnie jedną, taką, która albo nie zagłosowała w ogóle, albo która zagłosowała nieprzyzwoicie do przyzwoitego głosowania, to da nam to taką większość, z którą nie tylko nie poradzą sobie ruskie serwery, ale da nam to taką większość, która pozwoli osądzić ich wszystkich, wsadzić do więzienia. A nawet taką, która pozwoli stworzyć takie komando, które ich sprowadzi, jeżeli zdążą zwiać do ciepłych krajów. I to leży w Państwa kartce wyborczej. Druga rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć, to to, żebyście Państwo nie zabili Czwartej Rzeczpospolitej, którą ustanowicie, zbyt wielkimi oczekiwaniami od niej, bo to nie będzie tak, że pierwsze 2, 3 czy 5 lat funkcjonowania Czwartej Rzeczpospolitej da nam życie na takim poziomie, na którym się dzisiaj żyje w Holandii czy w Niemczech. Nie chciejmy od niej za dużo, bo ta Czwarta Rzeczpospolita to będzie takie miejsce, któremu, jak klasyk powiedział, trzeba będzie oddać krew pod łzy, tyle że będzie miejscem, któremu warto będzie oddać tę krew, ten pot i te łzy w imię własnej starości, w imię przyszłości naszych dzieci i wnuków. I kolejna rzecz, teraz mówię do wszystkich działaczy, pana posła też, panów radnych. My w wasze ręce tę Czwartą Rzeczpospolitą oddamy. Ale jak nawalicie, to nie chcę być w waszej skórze. A ten człowiek jest odważny, bo wie, że ja takie rzeczy mówię i mimo to mnie zaprosił. Dziękuję bardzo. Pozwólcie jeszcze 2, 3 słowa. Sądzę, że teraz wszyscy na tej sali Państwo rozumiecie moją fascynację twórczością Pawła. Jest taki czas, że ta papka w mediach spowodowała, że powoli się oduczyliśmy, że słuchaniu muzyki może towarzyszyć jakakolwiek poważna refleksja. Za to spotkanie, za ten wieczór. Paweł, bardzo serdecznie Ci wszyscy dziękujemy. I mam jedną prośbę. Nie wierzę, żebyśmy Cię puścili tu bez jakiegoś wisu. Jeśli można, to ten pierwszy utwór, Vocatio Patria, jakbyś na razie Cię zaśpiewał. Bardzo Cię o to proszę. Przecisnąć kamień.
wartość bezcenna, złota, srebrna. I tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja ty krucha niepodległa.